akcja Jurka Owsiaka no, pokazuje wszystkie najlepsze cechy Polaków. Państwo polskie to już nie jest państwo miękkiej autokracji, ale powiedziała, że wręcz oligarchiczne. Jakaś nawet symboliczna jednak kara dla pana posła byłaby czymś właściwym. Bardzo mi miło jak zwykle w tym przypadku przywitać panią profesor Annę Siewierską-Chmaj z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry pani profesor, kłaniam się. Jeszcze raz pani profesor, raz, dwa, trzy, dzień dobry, czy się słyszymy, bo ja miałam przez chwilę kłopot, ale chyba wszystko już będzie dobrze. Dzień dobry, ja słyszę dobrze, państwa wspaniale. Pani profesor, bardzo trudny temat poruszyliśmy w ostatnich minutach z Krzysztofem Gawkowskim, który przed chwilą był moim gościem. Do niego też wrócimy, ale na chwilę chciałam zmienić klimat i kilka takich no, pięknych słów o polskim społeczeństwie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wczoraj zagrała po raz 31. Ponad 154 miliony 600 tysięcy złotych zebranych do północy. Wiadomo, że w dalszym ciągu liczenie trwa, więc rekord prawdopodobnie zostanie pobity po raz kolejny. Czy pani zdaniem to jest rzeczywiście jeden... Czy inaczej, czy pani w ogóle umie sobie wytłumaczyć, jak to jest, że my jednego dnia w roku potrafimy robić tak piękne rzeczy, żyjąc tak naprawdę w kraju, gdzie jesteśmy podzieleni, gdzie jesteśmy w takim duopolu polityczno-światopoglądowym. Co się dzieje w głowach Polaków, że akurat tego jednego dnia podzielić się nie dajemy? Ja jestem po pierwsze przekonana, że to nie tylko jednego dnia. Mhm. Że my pomagamy dużo częściej i że jako społeczeństwo, mimo tego, że mamy bardzo wiele wad, to radzimy sobie całkiem nieźle. Natomiast z całą pewnością akcja Jurka Owsiaka no, pokazuje wszystkie najlepsze cechy Polaków i ja w ogóle mam nadzieję, że takich Jurku Owsiaków będzie coraz więcej w Polsce. To znaczy nie tylko ludzi, którzy robią dobro, bo takich ludzi, tak jak powiedziałam, jest w Polsce bardzo wielu. Natomiast też takich, którzy potrafią pociągać za sobą innych i potrafią to dobro czynić z takim entuzjazmem, z takim optymizmem. To pociąga za sobą ludzi. Chciałabym, żeby się też politycy nauczyli od Jurka Owsiaka tego języka mówienia do wszystkich. Łączenia. No tylko nie wszyscy mieli dostęp akurat do informacji o WOŚP, to doskonale wiemy, media rządowe, czy tam poszczególne tytuły Polska Press bardzo mocno ograniczały, tak to nazwę eufemistycznie, informacje dotyczące Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale na szczęście widać to zupełnie w niczym nie przeszkodziło. Może wprost przeciwnie, zmobilizowało tych, którzy chcą pokazać, że warto. Z całą pewnością. No to było nawet widać na rzeszowskim rynku. Rzeszów, Podkarpacie kojarzy się jednoznacznie z prawicą, a tymczasem dawno nie widziałam tak ciasno zapakowanego rzeszowskiego rynku. Wszyscy się bawili razem, ludzie o różnych poglądach, no może poza tymi skrajnymi oczywiście, ale to te skrajności jakby zawsze wykluczają ze wspólnych przedsięwzięć. Natomiast na Podkarpaciu również w wielu kościołach się księża wyłamali i też nie przeganiali dzieci z puszkami. Także... No ba, zdarzyły się nawet parafie, słyszałam, gdzie w niektórych kościołach pieniądze stacy oddali. Tak, to parafie polsko-katolickie. Mhm. Właśnie. Nie w Sandomierzu, tylko w Zamościu, przepraszam. Natomiast zapamiętajmy ten dzień. Myśmy powinni w sobie to ciepło, które wynosimy z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak najdłużej w sobie zachowywać i nie dawać sobie wmówić, że my jesteśmy jakimś paskudnym społeczeństwem. Tak nie jest. Bez wątpienia, ale koniec miłych wiadomości, pani profesor. Niestety, bo przechodzimy do polskiej polityki. Jestem bardzo ciekawa, bo dawno się nie widziałyśmy. Jak pani ocenia sytuację na opozycji? Do koalicji rządzącej zaraz przejdziemy, bo tam również dużo rzeczy się dzieje, ale mam na myśli przede wszystkim to takie wybicie się na niepodległość, nie wiem, czy to dobrze nazywam, Szymona Hołowni. Przed chwilą Krzysztof Gawkowski rozwiał wszelkie wątpliwości, mówiąc, że to Hołownia zmienił zdanie. Hołownia się wyłamał, jeżeli chodzi o umowę dotyczącą głosowania nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, że się wyłamał, zmienił w ostatniej chwili zdanie i się z nami pokłócił. Tak mówi Krzysztof Gawkowski. Czy pani rozumie postępowanie Szymona Hołowni? Usprawiedliwia jakoś to, że on próbuje tę partię budować, stawiać na własną tożsamość i na własny sposób prowadzenia polityki i stąd takie, a nie inne zachowania jego i jego ludzi w Polsce 2050? Pani redaktor, rozumiem.
Nie usprawiedliwiam. Dlatego, że ja oczywiście rozumiem, że interes partyjny, także finansowy interes, bo algorytmy w Polsce finansowania partii politycznych są takie, a nie inne i raczej sprzyjają temu, żeby właśnie partie szły samodzielnie. No więc ten interes partyjny oczywiście, a także interes polityczny samego Szymona Hołowni, budowania takiej swojej silnej tożsamości lidera. Oczywiście uzasadnia tą decyzję o samodzielnym starcie. Natomiast absolutnie nie mogę tego usprawiedliwić, bo wielokrotnie pan Szymon Hołownia ze łzami w oczach mówił o interesie Polski, o jakiejś misji budowania, odbudowy w Polsce demokracji, praworządności, jakiejś takiej empatii społecznej. No i biorąc pod uwagę te wszystkie słowa, nie potrafię usprawiedliwić decyzji pana Szymona Hołowni, dlatego że no, arytmetyka jest jasna i samodzielny start rozbija jednak, czy utrudnia opozycji zdobycie takiej ilości głosów, która by realnie pozwoliła zmienić prawo, czy inaczej wrócić do poprzedniego stanu. Odrzucać weto prezydenta na przykład. No tak, tak. To musi być ponad chyba 278 głosów, tak? Więc bez Szymona Hołowni, czy inaczej, jak Szymon Hołownia pójdzie osobno, to będzie bardzo trudne do zrobienia. Ale jeszcze jedna rzecz jest ważniejsza nawet od arytmetyki, a tą rzeczą jest symbolika. I dla polskiego społeczeństwa, które, jak pani redaktor słusznie zauważyła, jest wyjątkowo mocno spolaryzowane, zradykalizowane też bym powiedziała, bardzo istotny byłby taki sygnał właśnie zjednoczenia ponad partyjnymi interesami. Także rozumiem, ale nie usprawiedliwiam. Mm-hmm. I czym to się pani zdaniem zakończy? Bo wspomniany już przeze mnie Krzysztof Gawkowski przed chwilą powiedział, że ta ostateczna decyzja będzie późno, bo będzie w czerwcu. Kiedy patrzy realnie na to, co się dzieje w rozmowach, to będzie w czerwcu. I co my w tym czerwcu, pani zdaniem, jako wyborcy od opozycji usłyszymy? Myślę, że usłyszymy, że będzie co najmniej dwie listy, jeśli nie więcej, ale tak czy inaczej, jeśli rzeczywiście opozycja ma zamiar czekać do czerwca, to jest najgorsze z możliwych rozwiązań. Myślę, że marzec to jest najpóźniejszy termin, kiedy wyborcy, także ci niezdecydowani, bo oni są kluczem do wygrania wyborów, powinni usłyszeć, jakie będą konfiguracje wyborcze. Czerwiec to jest zdecydowanie za późno, zwłaszcza że okres lipca i sierpnia to jest jednak okres nawet przed wyborami, ale jednak trochę takiego wygaszania zainteresowania polityką wśród polskiego społeczeństwa, które też chce trochę odpocząć od polityki i zająć się, nie wiem, ogródkami działkowymi i wakacjami. Także fatalny pomysł i mam nadzieję, że to jakaś taka pojedyncza opinia pana Gawkowskiego, a nie rzeczywiście przecieki z tego, co opozycja zamierza zrobić. Wspomniała pani o niezdecydowanych wyborcach, a ostatnie sondaże bardzo konsekwentnie pokazują, że niezdecydowanie wyborcy to jest właściwie trzecia dzisiaj partia. Dlatego, że to mniej więcej zależy od badania, od 12 do nawet 16 było takie jedno badanie procent. I Tusk właśnie zwrócił uwagę na to ostatnio, że to jest partia, z którą przede wszystkim on będzie teraz chciał rozmawiać. Niestety też obecne sondaże pokazują, że zmniejsza się liczba Polaków, którzy chcą wziąć udział w wyborach. Z czego pani zdaniem to wynika? No, trudno się dziwić, dlatego że my wszyscy na czele z politykami, ale pewnie we własnej piersi też się jako komentatorka polityczna mogę bić. My wszyscy bardzo budujemy negatywny wizerunek polskiej polityki. Generalnie to pojęcie polityczności zaczęło się kojarzyć z wszystkim, co najgorsze. No też taka jest nasza rola, że nie mamy się politykami zachwycać, tylko jednak piętnować to, co robią złego. Natomiast mam wrażenie, że być może nastąpił jakiś jednak przechył w nieodpowiednią stronę, to znaczy koncentrujemy się tylko na tych politykach, którzy faktycznie robią coś fatalnego. No jak tak przejrzałam sobie wiadomości z ostatnich dni, no to się okazuje, że najwięcej chyba uwagi poświęciliśmy panu posłowi Braunowi, który zniszczył choinkę sędziów w krakowskim sądzie. No, o czym to świadczy? O tym, że
no, koncentrujemy się jednak na tym, co w polityce jest najgorsze, natomiast mniej zwracamy uwagi na tych polityków, którzy robią dobrą robotę, na tych posłów i posłanki na przykład, które zaangażowały się w pomoc tej 14-latce, o której pani wspominała. O tym tak, będziemy za chwilkę mówić jeszcze. Mhm. Czyli chyba trochę też my musimy popracować jako komentatorzy nad tym, żeby no, przywrócić wiarę Polaków w politykę, bo na samych polityków to obawiam się, że nie ma co liczyć. Tylko, że Polacy sami sobie takich polityków wybrali, więc ci, którzy się zastanawiają, właśnie tym bardziej chętnie powinni iść do wyborów, tak patrząc na sprawę logicznie, bo po pierwsze naprawdę w końcu zorientują się, że jeżeli oni się nie interesują polityką, to polityka się zainteresuje nimi, a po drugie no co, narzekamy, jeżeli nie bierzemy udziału? Znaczy, no to właśnie wyborcy, ci, którzy chodzą do wyborów, takich, a nie innych polityków wybierają, więc tym bardziej siłę i znaczenie powinni mieć ci, którzy do tej pory się zastanawiali, czy w ogóle oddać głos. No, ja bardzo chciałabym, żeby polityka była tak racjonalna, jak pani redaktor mówi, ale ta polityka racjonalna nie jest. Ona jest zdecydowanie bardziej emocjonalna. W ostatnich latach to powiedziałabym, że przede wszystkim decydują emocje. I to jest coś, co mnie bardzo martwi w działaniach opozycji. Nawet jak się przysłuchiwałam wypowiedzi pana Gawkowskiego przed chwileczką, jak z panią rozmawiał, to też byłam zasmucona tym, że nadal opozycja, w tym lewica, która teraz powinna no, absolutnie błyszczeć, bo sytuacja temu sprzyja, to znaczy jest bardzo zła sytuacja gospodarcza. Państwo polskie to już nie jest państwo miękkiej autokracji, ale powiedziała, że wręcz oligarchiczne, na którego czele stoi wielki oligarcha, pan Daniel Obajtek. No więc dla lewicy z jej socjalnymi hasłami, no to powinien być wiatr w żagle. I pani redaktor pyta o ustawę, która była pisana pod pana posła Jarosława Kaczyńskiego, a tymczasem pan Gawkowski opowiada, że to tam jest też wiele ważnych zapisów. No dobrze, no ale to właśnie o to chodzi, że to tak właśnie działa nasz rząd, że pod wieloma zapisami, które być może i są ważne, albo nie robią krzywdy nikomu, ukrywa się te, które właśnie są pójściem w złym kierunku, czy wręcz demontowaniem jakiegoś państwa prawa, więc no chyba taka jest rola posła opozycji, żeby akcentował takie rzeczy, a nie żeby się zachwycał tym, co w tej ustawie było ważnego. No to mój Boże, no to taka jest rola posłów, że mają budować dobre prawo. No, proszę mi wybaczyć, ale dlaczego ja mam się zachwycać tym, że politycy, którzy są wybrani i pełnią swoją funkcję za pieniądze podatników, robią coś właściwego. No to dobrze, to jest ich praca. Natomiast no, trzeba piętnować to, czy zwracać uwagę na to, co jest niewłaściwego. Pani profesora, jak pani by w ogóle określiła sytuację związaną z polską legislacją w tym momencie? Bo to już jest nie pierwszy taki przykład. Teraz mieliśmy tę nowelizację kodeksu postępowania cywilnego według prawników Jarosława Kaczyńskiego. Zupełnie niedawno, bo kilka tygodni temu, wyszła sprawa związana ze zmianą prawa pod fuzję Orlenu z Lotosem, tak żeby urzędnicy, którzy podejmowali decyzje, nie ponosili konsekwencji za ewentualne złe decyzje. Wcześniej były także jeszcze zmiany w prawie pod, jak twierdzą prawnicy, Daniela Obajtka. O czym to wszystko świadczy? To znaczy, jakby Sejm działa, jak rozumiem, wyłącznie pod swój interes, znaczy interes większości i ludzi związanych z tą większością. Tak to wygląda. Trudno to inaczej skomentować. Ja się w ogóle bardzo dziwię, jak słyszę i polityków opozycyjnych, i niektórych dziennikarzy, którzy mówią, że jaki straszny bałagan legislacyjny. Ależ to absolutnie nie jest bałagan legislacyjny. Dokładnie rząd Zjednoczonej Prawicy realizuje swój plan i to, że czasami wydaje nam się, że robi coś na kolanie, to nie oznacza, że to nie jest głęboko przemyślane i że to nie będzie miało poważnych konsekwencji. Przeciwnie, myślę, że mimo takiego pozornego bałaganu w polskiej legislacji, jest to realizowanie stopniowe, skuteczne, konsekwentne planu, który ma za zadanie podporządkowanie prawa jednej opcji politycznej.
Pani profesor, a skoro już przy Danielu Obajtku jesteśmy, to nie wiem, czy pani zdążyła się dzisiaj zapoznać z publikacją Gazety Wyborczej, ale chodzi o tę teoretycznie nieznaną przeszłość Obajtka, o to, że miał być współpracownikiem, że miał być informatorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że miał tam być zwerbowany przez kobietę, która teraz pracuje w Orlenie, bo on ją przyjął już za czasów swojej prezesury, a w 2022 roku została prawomocnie skazana na rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata za przekręty w wydawaniu funduszu operacyjnego. I jeszcze jedna ciekawostka, że właśnie z tegoż powodu, ponieważ były podobno jakieś uwagi co do jego pracy jako informatora, no do tej pory właśnie nie ma dostępu do informacji tajnych. Prezes jednego z największych polskich koncernów. Prezes koncernu, który w dużej mierze zadecydował, czy wpłynął na decyzję o sprzedaży udziałów tego koncernu Saudyjczykom, jedna z ważniejszych osób w tym momencie w państwie, która nie ma dostępu do informacji tajnych. No, tak jak powiedziałam, to nie jest już w cudzysłowie państwo oligarchiczne, to jest państwo oligarchiczne i Daniel Obajtek jest najlepszym symbolem tego państwa. A ta sytuacja z ABW pokazuje tylko, że no przecież ktoś proponując panu Obajtkowi taką, a nie inną funkcję, podkreślam, jedną z ważniejszych funkcji w naszym państwie, bo człowieka odpowiedzialnego w dużej mierze za ceny paliw, ale to też się przekłada na to, jak funkcjonują polskie firmy i tak dalej, i tak dalej. No bezpieczeństwo w dużej mierze energetyczne także. Ktoś zaproponował osobie z takim życiorysem, bardzo, bardzo mętnym, takie stanowisko, więc no, trudno to ocenić inaczej niż jak coś skandalicznego. Pani profesor, kiedy ja pytam o to, kto i czy w ogóle wyciągnie w tej sprawie konsekwencje, kto i czy w ogóle się tym zajmie, to spotyka mnie, przyznam, że to w mojej drodze zawodowej to chyba pierwszy raz aż tak bardzo, po prostu uśmiech ironii. Znaczy wszyscy przestali wierzyć w to, że cokolwiek w państwie działa, jeżeli chodzi o prokuraturę, jeżeli chodzi o służby, jeżeli chodzi o policję. To znaczy, to jest fatalne. Jakby... I to jest kolejna rzecz, która mnie bardzo uderzyła w wypowiedzi pana posła przed chwileczką. No nie, ja bardzo przepraszam. Oczywiście, że prokuratura w dużej mierze jest przejęta przez Zbigniewa Ziobrę i jego ludzi. Oczywiście, że w sądach jest mnóstwo neosędziów, którzy wydają wyroki na zamówienie. Oczywiście, że w policji rozlokowano ludzi, którzy są mierni, ale wierni władzy. Ale jak nawet opozycja przestanie mieć wiarę w sprawiedliwość, wiarę w prawo, a przede wszystkim wiarę w to, że są w tym kraju urzędnicy państwowi, którzy przestrzegają zasad, prawa, a także moralności, no to ja naprawdę, to czego my się mamy, pani redaktor, dziwić, że społeczeństwo nie chce iść głosować, jak posłowie opozycji nie wierzą w to, że możliwe jest przywrócenie prawa? Nie, no jest możliwe przywrócenie, kiedy opozycja wygra wybory, tak mówił Krzysztof Kwiatkowski, że jeżeli ktokolwiek twierdzi, że opozycja dzisiaj coś może zrobić realnie w parlamencie, no to nie ma racji, bo nie może, bo nie ma większości. No dobrze, no nie ma większości, ale to nie znaczy, że nie może. No panowie, no ale to też może trzeba ruszyć się z Warszawy i gdzieś wyjechać. No, jak nastolatka z Podlasia miała problem, to może trzeba było w ramach interwencji poselskiej, tak jak pan poseł Braun, który jest anty oczywiście tezą tego, co mówię, ale właśnie pojechał i zrobił coś takiego skandalicznego i mam nadzieję, że poniesie konsekwencje. No ale dobrze, a gdzie panowie oburzeni i panie, no panie bardziej rzeczywiście posłanki tutaj stanęły na wysokości zadania, ale gdzie panowie posłowie pojechali? Na Podlasie byli tam z interwencją poselską, sprawdzali w tych szpitalach, jak to zostało, jak to przebiegło, czy któryś z tych lekarzy miał poważną rozmowę. Oczywiście, że on teoretycznie zgodnie z klauzulą sumienia mógł tak postąpić, ale póki co jeszcze w Polsce obowiązuje prawo, a zgodnie z prawem absolutnie ta aborcja powinna być wykonana. Więc no, nie mówmy tutaj, że opozycja jest całkowicie bez żadnych możliwości, bo te możliwości jakieś są i trzeba z nich korzystać, tylko no, trzeba też opuścić może gmach ciepły i wygodny na wiejskie i trochę ruszyć w Polskę.
Pani profesor, to teraz troszkę szerzej o tej absolutnie koszmarnej sytuacji. Ja przypomnę naszym widzom, którzy ewentualnie dopiero dołączyli. Chodzi o 14-latkę z Podlasia, 14-latkę z niepełnosprawnością umysłową, która została zgwałcona przez swojego wujka, zaszła w ciążę i lekarze w kilku miejscach, w kilku szpitalach odmówili jej możliwości dokonania aborcji, powołując się na klauzulę sumienia. Do tego dochodzi nam minister Marcin Horała, który pytany o tę sprawę mówi tak. Jakby pan nazwał kraj, w którym na przykład muzułmanin jest zmuszany do jedzenia wieprzowiny, że ma obowiązek, a jak nie, to zostanie zwolniony z pracy albo będzie ukarany. Słów kilka o tym porównaniu, pani poseł. Czy Marcin Horała po pierwsze powinien przeprosić, a po drugie, czy powinny być wobec niego wyciągnięte jakieś konsekwencje, bo jednak porównywanie zgwałconej 14-latki z niepełnosprawnością umysłową do jedzenia wieprzowiny przez muzułmanina jest no, daleko kontrowersyjne. Oglądałam to niestety na żywo i muszę powiedzieć, że cisnęły mi się na usta słowa bardzo nieparlamentarne, których tutaj nie powtórzę. To jest oczywiście skandaliczne. To nie tylko świadczy o głupocie, bo do tego żeśmy się trochę przyzwyczaili, ale to świadczy przede wszystkim o absolutnym braku empatii i zrozumienia tej sytuacji. Zresztą tak samo pan Kosiniak-Kamysz tutaj nie zabłysnął swoją wrażliwością i empatią, ale to też pokazuje, że kobiety w tym kraju i ich problemy nadal są traktowane w sposób absolutnie instrumentalny, a nie jako coś oczywistego i prawa kobiet, a w tym wypadku prawo zgwałconej nastolatki do usunięcia ciąży, no, zostało potraktowane jako jakiś element gry politycznej, a nie jako po prostu tragedia młodej dziewczyny i do tego niepełnosprawnej intelektualnie. Więc absolutnie skandaliczne. Myślę, że ja nie wiem, jakie są możliwości w tym momencie wyciągnięcia jakichś konsekwencji prawnych. Prawdopodobnie jakaś nawet symboliczna jednak kara dla pana posła byłaby czymś właściwym, dlatego że no, politycy w tym kraju i to politycy wszystkich opcji politycznych powinni się nauczyć, że prawa kobiet są prawami człowieka, a nie są elementem gry partyjnej. Amen, chciałoby się powiedzieć, chociaż boję się, że zaraz zostanę skrytykowana za użycie akurat tego słowa w tym kontekście. Pani poseł, pani profesor, nie życzę pani bycia posłanką, ja absolutnie. Nie wybieram się, nie. Albo posełką, jak twierdzi moja córka ostatnio, mając swój wkład w feminatywy w Polsce. Bardzo mi się podobało to określenie. No już w latach 30. było to określenie. Tak jest. Pani profesor, jeśli chodzi o kodeks wyborczy, jeszcze na koniec chciałam panią spytać, bo... ciśnienie zawsze z rana podnosi. Przepraszam bardzo, ale Prawo i Sprawiedliwość tłumaczy, że no wszyscy, którzy podają w wątpliwość szczerość intencji nowelizacji tego kodeksu wyborczego, są nieuczciwi, ponieważ no komu nie zależy na zwiększeniu frekwencji i na tym, żeby coraz więcej osób chodziło, jeździło, było dowożonych do wyborów. No przecież same narzekałyśmy na początku naszego spotkania, że zbyt mało Polaków, zbyt niewielu Polaków bierze udział w wyborach właśnie. No więc tutaj Prawo i Sprawiedliwość mówi, no to zaraz, no to my zrobiliśmy wszystko, żeby te frekwencje zwiększyć. O, to zwiększenie frekwencji na przykład byłoby dużo bardziej skuteczne, gdyby wprowadzono głosowanie przez internet i wtedy moglibyśmy też zwiększyć frekwencje w grupie młodych ludzi, a chyba właśnie nie o to Prawo i Sprawiedliwości chodziło, bo gdyby tak rzeczywiście było, to frekwencja dużo większa byłaby przy wprowadzeniu innego rodzaju zmian w kodeksie wyborczym. Ja myślę, że tą zmianę trzeba rozpatrywać w szerszym kontekście, także w kontekście pewnych innych wydarzeń, a mianowicie przeznaczenie kilkudziesięciu milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, czy Ministerstwa Sprawiedliwości, no ale to już te pieniądze pan Ziobro traktuje jak swoje własne, dlatego użyłam tego określenia. No więc te kilkadziesiąt milionów złotych zostały przeznaczone na koła gospodyń wiejskich, które to pieniądze, przecież przypominam, z Funduszu Sprawiedliwości mają pomagać ofiarom przestępstw, z przemocy, gwałtów i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem koła gospodyń wiejskich mają je spożytkować do zmniejszenia przemocy na wsiach. Nie wiem, przy całym moim szacunku dla kół gospodyń wiejskich, nie wiem w jaki sposób będzie się to działo, ale jestem w stanie się założyć, że te pieniądze przypadkowo zupełnie trafią do kół gospodyń wiejskich w tych miejscowościach, w których
w których pojawią się nowe lokale wyborcze, tak zwanych wsiach kościelnych, z których będą kursowały autobusy i tak dalej, i tak dalej. A drugie takie ciekawe wydarzenie, posłowie Prawa i Sprawiedliwości jeżdżą po PGR-owskich wsiach i rozdają dzieciom laptopy do nauki. Cudownie, wspaniale, wszystko oczywiście przy udziale właśnie lokalnych i nie tylko polityków Prawa i Sprawiedliwości, bez informowania albo bardzo ciche informowanie, że są to laptopy kupione za pieniądze w całości Unii Europejskiej, bo to już przez gardło nie przejdzie. I takich wydarzeń jest całe mnóstwo. Jak się tam przyjrzymy na przykład tym pieniądzom z Funduszu Sprawiedliwości, a warto to zrobić, polecam pani redaktor, bo to jest bardzo ciekawa lektura, to nagle widzimy, że tam te pieniądze idą na przeróżne cele, na jakieś lokalne drużyny piłkarskie, też ulokowane w bardzo małych miejscowościach, na ochotniczą straż pożarną, też w tych maleńkich miejscowościach, które przypadkowo zostaną... No widzi pani, pani profesor, przepraszam, wejdę w słowa, ale to jest dość stąpanie po grząskim gruncie, no bo znowu usłyszy pani na przykład od rzecznika rządu, a co, mamy nie inwestować w małe i niedoinwestowane miejscowości, czy dzieci z małych miejscowości mieć gorszy start niż z miast? Przecież zna pani tę retorykę, ona jest, z nią trudno dyskutować trochę, tak, prawda? Ale rzeczywiście, że tak, ale my mówimy o pieniądzach z Funduszu Sprawiedliwości, tak? To są pieniądze, które są celowo wydawane, czy mają być celowo wydawane dla wsparcia ofiar przemocy. Tam są bardzo jasno określone zasady wydawania tych pieniędzy. Nie chodzi o to, że są generalnie wspierane, nie wiem, ochotnicze straże pożarne czy koła gospodyń wiejskich, ale fantastycznie, że one są wspierane, tylko nie z tego funduszu. Bo zrobiło nam się coś takiego w Polsce, że partie rządzące traktują środki budżetowe, ale także pozabudżetowe, różnego rodzaju właśnie fundusze ministerialne chociażby, jak swoje prywatne partyjne środki. I to jest niepokojące, a nie to, że idzie wsparcie na wieś. Fantastycznie, niech idzie, tylko to wsparcie ma być z nieco innych zasobów, a nie akurat z Funduszu Sprawiedliwości. Pani profesor, jeden z naszych widzów jeszcze tutaj zwrócił uwagę na istotną kwestię. Co z Polonią, prawda? Bo tutaj też w tej nowelizacji kodeksu wyborczego troszkę się pozmieniało. Nie tylko jeżeli chodzi o dowożenie w mniejszych miejscowościach wyborców. No, Polonia tradycyjnie jest bardzo konserwatywna Polska, więc myślę, że wszystkie te zmiany, które zostały wprowadzone, są bardzo mocno przemyślane i one doprowadzą jednak do tego, że te kilka dodatkowych punktów procentowych Prawo i Sprawiedliwość, czy generalnie partie Zjednoczonej Prawicy zyskają. Zresztą to są takie zmiany, które też idą, już niejednokrotnie to podkreślałam, że jak chcemy zobaczyć, co się w Polsce będzie działo w najbliższych miesiącach, to musimy zanalizować to, co się działo na rok przed wyborami na Węgrzech. No więc te mechanizmy są bardzo podobne i pewnie będziemy kolejne tego rodzaju mechanizmy obserwować. A jak pani ocenia już na sam koniec tę inicjatywę, o której poinformował Donald Tusk w piątek, takiej kontroli wyborców, właśnie przebiegu głosowania, liczenia głosów i postawienia na czele tych, w cudzysłowie, kontrolerów Sławomira Nitrasa? Nie mamy Nitrasa i nie zawahamy się go użyć. Takich słów użył właśnie Donald Tusk. Znaczy kontrolę wyborów zapowiada i Prawo i Sprawiedliwość, i Donald Tusk. Ja bym najbardziej liczyła na obywatelską kontrolę wyborów, którą organizują obywatele RP i KOD. Oczywiście ta kontrola wyborów będzie konieczna, natomiast ja się w ogóle obawiam takiej retoryki mówienia, że coś złego się może wydarzyć podczas samego głosowania i liczenia głosów. Znaczy, ja też się obawiam, że się coś może wydarzyć. To nie jest tak, że jestem naiwna i wierzę w to, że pewnych prób nie będą niektórzy ludzie podejmować. Natomiast bardzo się obawiam tego, żeby Polacy do reszty nie stracili wiary w demokrację i w uczciwość wyborów. Także trzeba bardzo
zręcznie mówić na ten temat, żeby nie zniechęcić do reszty Polaków. No tak, ze zręcznością to niestety ostatnio nie najlepiej w tym kontekście. Pani profesor, mam nadzieję, że przy okazji naszego kolejnego spotkania znajdziemy choć kilka bardziej pozytywnych tematów niż to, co musiałyśmy omówić dzisiaj, no ale taki mamy klimat, cytując byłą komisarz Elżbietę Bieńkowską. Pani redaktor, to może w ogóle jeden program tak w miesiącu pani będzie przeznaczała tylko na temat... Tylko na pozytywne informacje. Może to jest jakiś pomysł. Pogadamy o tym poza anteną, jeżeli pani pozwoli. Bardzo dziękuję. Profesor Anna Siewierska-Chmaj, Uniwersytet Rzeszowski. Kłaniamy się bardzo nisko, spokojnego, mimo wszystko dobrego dnia dla pani. I tą rozmową kończymy... Kończymy dzisiejsze wydanie Ekspresu Biedrzyckiej. Bardzo państwu dziękujemy za obecność, ale bo jeszcze jakiś taki dżingiel powinien pójść. Kubusiu, przepraszam cię, to już będzie bez dżingla dzisiaj. Skończymy, ja już się z państwem tutaj pożegnam. Podziękuję za dziś, zaproszę na jutro, oczywiście na godzinę 9:07, bo wtedy do państwa wracamy. Proszę trzymać się dzielnie, proszę trzymać się ciepło. Jutro widzimy się, mam nadzieję, w komplecie. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu. Do jutra.